Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Panie, twój dom jest także schronieniem dla elfów i krasnoludów, które odziedziczyłeś po ojcach. Nie da się ukryć. Pożary i duża część trupów są ich zasługą. Ale masz rację. Zależy mi teraz na pokoju w królestwie. Być może powinieneś wystąpić w roli obrońcy, nie ludzi. Zapewnić im bezpieczeństwo i równe prawa. Na negocjacje wyślemy Velerata. Ma w rysach twarzy coś z elfa, może zaczną strzelać trochę później. Żartowałem. Zaprowadzenie porządku wymaga znacznie poważniejszych działań. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. That's a lot to digest. It does seem quite possible then that that the Grand Master deliberately provoked the non-human so that he could get full test on his side in eliminating them, but this is normal Geralt, and normal Geralt is essentially with the Scoia'tael, so that's going to work out badly for a lot of people. Let's see, besides that, the princess's curse has taken over. Talk. Okay, you can calm down with the talk now. Wiedźminie? Hrabio? Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Oh, I love that. He says, let us bury all of these titles and let us simply call each other by name. And then it says his name in the text, but he actually says Wiedźminie again, you know, right back to titles. I know it's just probably a faulty translation, but I love how it seems to be speaking to the subtext of their relationship. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało, choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Yeah, technically because Foltest slept with his sister, as I recall, but we'll double check. Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie.
Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Nie interesują mnie plotki. A powinny. No cóż, twój wybór, Wiedźminie. Przemyśl to jeszcze. Bywaj. Well, szkoda słów. Ada did try to have us killed by the Malcolm Reynolds school. We definitely would not mind taking a swing at her, but that'll be your choice when the time comes. Słucham pana. Triss. Nie mów tak do mnie. Jeszcze ktoś gotów pomyśleć, że łączy nas coś więcej niż przelotna, niezobowiązująca znajomość. Nie jestem w stanie przyjaźnić się z kimś, kto mi nie ufa. A tak przy okazji, co słychać u Alvina? Nie wiem, bo zniknął. To znaczy teleportował się gdzieś, mimo że dałem mu amulet. Ty i ten niewydarzony trubadur jesteście jak dzieci, nieodpowiedzialni i krótkowzroczni. Nie doszłoby do tego, gdybym to ja opiekowała się Alvinem, a nie ta ruda suka. Ale Wiedźmin wiedział lepiej. Wiedźmin zawsze wie lepiej i zawsze robi, co mu się podoba. Triss. Mówiłam już, nie mów tak do mnie. Teraz Alvin może być wszędzie, nie znajdziemy go. Co tym razem zamierzasz zawalić? Oh, I don't know. All sorts of things, I suppose. I guess we'll get her opinion. Co sądzisz o tej sprawie z Adną? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. Jakich spraw? Nie kłopocz się. Masz na głowie interesy jej wina i twoich elfich przyjaciół. Triss, nie bądź taka. Przykro mi, Geralt, dokonałeś wyboru. Bywaj. Oh, Velerad might know more, but that's also indicating he's a prime suspect. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Velerad. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgo. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? They've got pretty much the same sword, don't they? The little hawkhead. I don't really care about you being afraid. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. I don't think we're... Why would we care? I'm curious to find out. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze. Ludzie to skurwysyny. Żeby z zazdrości skrzywdzić kogoś kochanego. I to jeszcze w taki sposób. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Co masz na myśli?
Wiem, że masz przyjaciół pośród nieludzi. Jeśli pomożesz Foltestowi, być może rozważy jeszcze raz ten dekret o przecinaniu uszu i brud do obowiązującej normy. Cóż, może faktycznie warto to rozważyć. Geralt? I guess as long as we're here. Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie łgałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Bywa. Yeah. That may be true, but you also never know what someone will decide is in the best interest of a country. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. It's usually a lot of groping the elephant when it comes to patriots. They can only see what they see.